Często się mówi, że młodzież nie interesuje się polityką, a ja zawsze pytam, jak to? Nie interesujecie się? Przecież to dotyczy waszego życia. Edukacja, kultura, sport, czy w końcu walka o czyste powietrze. I dlatego bardzo się cieszę, że wystosowaliście do mnie ten apel, bo to znaczy, że zależy nam wszystkim dokładnie na tym samym. Na czystym powietrzu w Warszawie. Myśmy się zobowiązali do tego, że będziemy redukowali zanieczyszczenia o 20%, a za chwilę podejmiemy jeszcze bardziej aktywne działania i będziemy dalej te zanieczyszczenia redukować. Co robimy, słuchajcie? Przede wszystkim likwidujemy kopciuchy, podłączamy mieszkania pod sieć ciepłowniczą, ale również będziemy walczyli z zanieczyszczeniami, które pochodzą po prostu z komunikacji. I dlatego główny priorytet dla nas to komunikacja miejska. Będziemy wymieniali tabor na niskoemisyjny. I do tego, słuchajcie, potrzebne nam jest bardzo wasze wsparcie. Dlatego, że musimy to robić razem. Musimy wszystkich edukować, że to jest nasza wspólna sprawa i że musimy walczyć o czyste powietrze. Niech Warszawa będzie liderem w Polsce i niech będzie liderem w Polsce nie tylko dzięki działaniom polityków, ale przede wszystkim dzięki waszej aktywności. I za to chciałem wam bardzo podziękować.